Dzień dobry, nazywam się Tomek Niełódka. Dzisiaj mamy grę Tata Miś Hop Skryna Krau. Ona ją poleca Egmont i ona jest od 2 do 6 graczy, od 5 lat i nią się gra około 20 minut. Taki jest jej przód, taki jest jej tył. Teraz pokażemy zawartość tej gry. Są misie, które skaczą za tatą misiem. I najpierw się kładzie 5 normalnych, potem jedną z połamanym lodem, potem znowu 5 normalnych i znowu jedną z połamanym lodem i potem resztę i kafelek z wanną. I miś, który dojdzie pierwszy do kafelka z wanną, wygrywa. A tata miś się rusza o tyle pól, ile wypadnie kostek z krow. Jak nic nie wypadnie, to wtedy tata miś się w ogóle nie rusza. Nawet jak na przykład by było tak. Pierwszym razem rzuciłem 3, a drugim na przykład bym nic nie rzucił, to się nie ruszam o te 3, tylko cały czas stoję w miejscu. Teraz pokażemy, jak się gra w Tata Miś. Zaczynamy. Zaczyna grać czerwony. Rzucę. Ta kostka jest z krow. Miś czerwony jeszcze rzuca. Ta. I ta kostka jest z krow. 4. I gracz czerwony wraca i już nie rzuca, więc czerwony miś idzie do taty i teraz tata miś idzie do zielonego. Zielony gracz rzuca. Nic mu nie wypadło, więc stoi i teraz tata miś idzie do czerwonego gracza. Czerwony gracz rzuca. Ta kostka jest skrą, więc ją odkładamy. Musi rzucać, bo jest lód taki popękany. Ta kostka też jest skrą, więc jeszcze rzucę, bo już są jeszcze sunki. Ta i ta kostka są skrą. Raz, dwa, trzy. I wystarczy mi się czerwonym. I on idzie tutaj. I teraz tata miś idzie do misia zielonego. I miś zielony rzuca. Ta kostka jest skrą, więc ją odkładamy. Miś zielony dalej rzuca. Ta i ta kostka jest skrą. Raz, trzy. I zielonemu misiowi wystarczy. I teraz tata miś idzie do czerwonego gracza i rzuca. Ta kostka jest skrą i tata miś idzie do przodu. Rzuca dalej i nic nie wypadło. I teraz tata miś idzie do zielonego gracza i zielony gracz rzuca. Tata i ta kostka jest skrą. Raz, dwa, trzy i rzuca. Ta kostka jest skrą i wystarczy zielonemu misiowi i tata miś idzie do czerwonego gracza. Czerwony mi rzuca, ta i ta kostka jest skrą i rzuca dalej. Musi rzucać, bo jest lód. Ta i ta kostka jest z lodem i dla czerwonego misia wystarczy i idzie do taty misia i teraz tata miś idzie do zielonego gracza. Zielony gracz rzuca, ta i ta kostka jest skrą i rzuca. Raz, dwa, trzy. To raczej już nie rzuca, bo jak wypadnie mu jedno, to i tak musi rzucać, a to wtedy będzie mało prawdopodobieństwo, że rzuci, więc raz, dwa, trzy i teraz tata miś idzie tutaj do gracza czerwonego. I gracz czerwony tu i tu jest, hop i hop i nie rzuca i gracz czerwony wygrał.
Teraz pokażemy wersję zaawansowaną. Na przykład gra czerwona jest coś takiego i dwie kostki są z krwią i tata mi się idzie o raz, dwa i wtedy jedna kraj idzie do pudełka, a dwie idą przed wannę i klasa się wydłuża, albo na przykład jakby wypadło 5, to ta kra nigdy nie może pójść do pudełka i ona zawsze idzie pierwsza tutaj. Gra mi się podoba dlatego, bo ja lubię bardziej tą zaawansowaną wersję. Jak ostatnio grałem z tatą, to tata był gdzieś tu, a ja byłem gdzieś tu. I rzuciłem 4 kostkami i mi wyszły 4. I rzucałem i wyszło mi 4, raz, 2, 3, 4. I stanąłem, wtedy byłem tu. I tata mi i nie wiedziałam, czy rzucać. A tata mi podpowiedział, żebym rzucał. No to rzucałam tym 2 kostkami i się udało, rzuciłem. A tak to bym... znowu, tata by mi znowu wydłużył trasę i bym musiał znowu później wrzucać dużo. Dziękuję, że to oglądacie do następnego filmiku. Pa, pa!